2013 roku startowaliśmy w biegu Granią Tatr. To był pierwszy raz rozgrywany ten bieg. Bieg na dystansie 70 kilometrów. I to był taki bieg no, szalenie trudny w tym sensie, że no, góry tam jakie są, to pewnie wszyscy wiedzą. Natomiast no, trudno sobie było wyobrazić, jak to się wszystko będzie działo, szczególnie, że na tych wąskich szlakach turyści, biegacze, no, jak to wszystko połapać. No i sfilmować to miał Janek Wierzejski. Miał w związku z tym nagrać z kilkoma zawodnikami jakieś wypowiedzi i zostałam wytypowana do właśnie takich zawodników do wypowiedzi i no tak jakoś się stało, że on też był na trasie, filmował coś na trasie, potem nagrywaliśmy rozmowy i strasznie się mu to wszystko spodobało i jakiś czas po nagraniu tych wywiadów, tego materiału zadzwonił i mówi: Magda, mnie się tak strasznie to wszystko podoba, może zrobimy z tego film dokumentalny. Ja byłam w szoku, mówię, ale kto to będzie oglądał? No ale on mówi: nie, słuchaj, zrobimy super film, ja mam pomysł, ty się w ogóle nie przejmuj. No i przepytał mnie tam, gdzie będziemy startować, jakie plany. Mówię: słuchaj, no jak ty to widzisz, jak umiesz sobie to wyobrazić i wydaje ci się, że to fajne jest, no to zapraszam, no jedź z nami i kręć jak najbardziej. No i tak się stało, że faktycznie na ostatnie 3 lata zaprzyjaźniliśmy się, jeździliśmy na różnego rodzaju zawody razem, treningi w góry. Janek przyjeżdżał też tutaj do nas, filmował naszą okolicę, żeby też pokazać, jak to wszystko wygląda na co dzień. No i tak powstał film. Ja szczerze mówiąc o produkcji filmu, to do tej pory nie miałam za dużego pojęcia, a nadal mam niewielkie. No i tak powstało 52 minuty filmu, który będzie można zobaczyć 27 w kinie mieleckim o godzinie 18, a wcześniej o 17 będzie taki event sportowy, który też moim zdaniem warto zaliczyć, warto w nim uczestniczyć.